Witam Was, drodzy słuchacze, w wirtualnym nanolabie pan profesora Tałka i doktora Pajka. Jestem telewizorek Neptun i poprowadzę ten wykład. Zapraszam do obejrzenia prezentacji na temat historii, teraźniejszości oraz przyszłości telewizorów, monitorów komputerowych, a także ekranów smartfonów. Gotowi do startu? To zaczynamy. Pierwsze telewizory kineskopowe powstały w latach 40. XX wieku. Ich wygląd różni się znacznie od dobrze nam znanych płaskich paneli cyfrowych. Po prawej stronie widzimy kineskop. Kineskop jest rodzajem lampy elektronowej z ekranem, na którym za pomocą wiązki elektronów tworzony jest obraz. Ekran kineskopu ma kształt wycinka kuli lub walca o dużym promieniu. Obraz na ekranie czarno-białym wytwarzany jest linia po linii przez wiązkę elektronów emitowanych z katody. Cewki odchylające kierują strumień elektronów od górnego lewego rogu ekranu aż do dolnego prawego rogu ekranu. Następnie wiązka wraca do górnego lewego rogu i rozpoczyna się tworzenie kolejnego obrazu. Częstotliwość odświeżania poziomego, która określa ile razy w ciągu sekundy wiązka wędruje wzdłuż linii poziomej, jest rzędu kilkudziesięciu kiloherców. Częstotliwość odświeżania pionowego, która określa ile razy w ciągu sekundy odświeżany jest cały ekran, powinna wynosić przynajmniej 75 Hz. W kineskopie kolorowym mamy trzy wiązki elektronowe, które po przejściu przez otwór maski padają na plamkę odpowiedniego luminoforu, czerwonego, zielonego lub niebieskiego. W wyniku syntezy adiatywnej na ekranie powstaje obraz w pełnej gamie kolorów. Kolor biały to złożenie świateł czerwonego, zielonego i niebieskiego z maksymalną jasnością. Czarny ekran to brak emisji światła. Sygnał telewizyjny nadawany był z przeplotem, to znaczy najpierw rysowany był półobraz złożony z nieparzystych linii obrazu, a następnie półobraz z parzystych linii obrazu. Przy częstotliwości odświeżania obrazu 50 Hz pełna klatka obrazu powstawała 25 razy na sekundę. Źródłem elektronów w monitorach kineskopowych jest działo elektronowe. Elektrony emitowane z katody są ogniskowane przez ujemnie naładowane elektrody w kształcie cylindra. Następnie elektrony są przyspieszane i dodatkowo ogniskowane przez układ anod. Przyspieszanie elektronów następuje w polu elektrycznym wytworzonym przez dużą różnicę potencjałów między katodą a anodą. Od kilkunastu kilowoltów dla telewizorów monochromatycznych do kilkudziesięciu kilowoltów dla monitorów kolorowych. Wyróżniamy dwa typy emisji elektronów z katody. Emisja termoelektronowa polega na emisji elektronów przez ciała rozgrzane do temperatury powyżej 1000 kelwinów. Występuje na przykład w klasycznej żarówce, gdzie źródłem emisji elektronów jest rozgrzana do około 2800 kelwinów wolframowa spirala. Katody mogą mieć naprawdę mikroskopijne rozmiary. Emisja polowa polega na emisji elektronów z przewodnika lub półprzewodnika pod działaniem silnego pola elektrycznego, minimum 100 milionów voltów na metr, występującego w pobliżu powierzchni ciała. Elektrony opuszczające powierzchnię ciała pokonują barierę potencjału związaną z pracą wyjścia dzięki zjawisku tunelowemu, które polega na przejściu przez barierę potencjału cząstki, której energia jest niższa niż energia bariery. Zjawisko emisji polowej znalazło zastosowanie w płaskich monitorach CRT. Jeżeli elektron porusza się w polu magnetycznym o indukcji B z prędkością V, to działa na niego siła F zwana siłą Lorentza, która zakrzywia tor jego lotu. Pole magnetyczne wytwarzane przez cewki odchylające kineskopu działa na poruszającą się wiązkę elektronów i pozwala na jej precyzyjne przesuwanie po ekranie monitora. Maska kineskopu filtruje i zwęża wiązkę elektronów, przez co może ona uderzać tylko w te punkty luminoforu, w które powinna. W zależności od ułożenia dział elektronowych dla poszczególnych kolorów, wyróżnia się maskę typu delta, która ma regularnie rozmieszczone otwory, maskę szczelinową lub maskę kratową. Zaletą maski delta jest niski koszt produkcji, a wadą słaby kontrast. W maskach szczelinowych luminofor rozmieszczony jest w postaci pasków na całej wysokości ekranu, co pozwala uzyskać jaśniejszy i bardziej kontrastowy obraz. Wadą są widoczne poziome druty, które stabilizują konstrukcję.
Maska kratowa łączy w sobie cechy maski typu delta i maski szczelinowej, czyli jest stabilna, a obraz jest jaśniejszy niż w masce typu delta. Luminofor w kineskopach to nieorganiczny związek chemiczny, który wykazuje katodoluminescencję. Zjawisko polega na emisji światła widzialnego spowodowanego uderzeniami wysokoenergetycznej wiązki elektronów. Czas świecenia luminoforu nie może być zbyt krótki, migotanie, ani zbyt długi, nakładanie się obrazów. Typowo w telewizorach czas ten wynosi 1/50 sekundy. Telewizory kineskopowe mogą być w przyszłości zastąpione płaskimi wyświetlaczami z emisją polową, w których emitowane z powierzchni metalu lub półprzewodnika rozpędzone elektrony uderzają w luminofor i pobudzają go do świecenia. Działa elektronowe zastąpiono w nich zimnymi katodami z emisją polową, opartą na zjawisku tunelowym. Z kolei w wyświetlaczach SED na każdy punkt luminoforu przypada pojedynczy emiter elektronów. FED emituje elektrony bezpośrednio w kierunku przedniej części ekranu. SED wykorzystuje rozproszone elektrony, które są emitowane z sąsiedztwa małej szczeliny w powierzchniowej ścieżce przewodzącej ułożonej równolegle do płaszczyzny płaskiego panelu i poruszają się prostopadle do pierwotnego kierunku ich ruchu. W wyświetlaczach FED topią się ostre mikrokońcówki potrzebne do wytworzenia pola elektrycznego wywołującego emisję elektronów. Rozwiązaniem są nanorurki węglowe o średnicy mniejszej niż 1 nanometr. W wyświetlaczu CNT FED każda mikrokońcówka została zastąpiona wieloma emiterami opartymi na nanorurkach węglowych. Technologia CNT FED jest obiecująca, jednak ma sporą konkurencję. Nazwa wyświetlacza plazmowego pochodzi od plazmy, czyli gazowej materii zjonizowanej, która jest czwartym stanem materii. Pierwsze monochromatyczne wyświetlacze plazmowe wynaleziono w połowie lat 60. XX wieku. W latach 70. technologia plazmowa została wyparta przez tańsze wyświetlacze kineskopowe. Swój renesans wyświetlacze plazmowe przeżywały pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku. Obecnie technologia plazmowa znów jest w odwrocie. Wyświetlacz plazmowy składa się z milionów miniaturowych świetlówek wypełnionych ksenonem. Świetlówka to lampa wyładowcza, w której w wyniku wyładowania jarzeniowego w rurze wypełnionej gazem lub mieszaniną gazów powstaje plazma. W naturalnych warunkach plazma powstaje podczas bardzo silnych wyładowań elektrostatycznych w atmosferze. Plazmie towarzyszy bardzo silne promieniowanie ultrafioletowe, które pobudza do świecenia luminofor konkretnego subpiksela, czerwonego, zielonego lub niebieskiego. Każdy współczesny płaski monitor posiada tylko jedną rozdzielczość natywną, która odpowiada liczbie pikseli ekranu, przy której generowany obraz wygląda najlepiej. Sygnał innej rozdzielczości niż natywna musi zostać przeskalowany, przez co obraz jest wyraźnie gorszej jakości. Wyświetlacze ciekłokrystaliczne są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych ekranów telewizorów i monitorów komputerowych. Ciekłe kryształy to substancje nie będące ani ciałem ciekłym, ani ciałem stałym, ale czymś pośrednim. Molekuły tworzące ciekły kryształ są tylko częściowo uporządkowane. Poprzez przyłożenie do komórki z ciekłym kryształem napięcia można zmienić jego przewodność optyczną, czyli ilość światła, którą przepuszcza. Źródłem światła białego w wyświetlaczach są świetlówki CECFL umieszczone z tyłu ekranu. Niespolaryzowane światło jest polaryzowane liniowo w płaszczyźnie poziomej. Następnie światło przechodzi przez miliony komórek zawierających ciekłe kryształy i pada na filtr koloru. W matrycy TN cząsteczki ciekłych kryształów znajdują się między płytkami szklanymi tworzącymi przód i tył komórki. Każda komórka, subpiksel, ma własny tranzystor sterujący TFT. Przy braku napięcia na tranzystorze płaszczyzna polaryzacji cząsteczek ciekłego kryształu na obu szklanych płytkach jest skręcona o 90 stopni. Po przejściu przez komórkę światło zmienia swoją polaryzację z poziomej na pionową i może swobodnie przejść przez drugi, pionowy polaryzator. Napięciem przyłożonym do tranzystora można zmieniać orientację cząsteczek ciekłego kryształu, a tym samym sterować ilością przepuszczanego światła. W ten sposób można tworzyć na ekranie różnokolorowy obraz o różnej intensywności. Dla odpowiednio dużych napięć światło spolaryzowane poziomo zostanie zablokowane na pionowym polaryzatorze. W efekcie na ekranie pojawi się ciemny piksel. Zaletą matryc TN jest szybkość działania, poniżej 1 milisekundy, oraz duża częstość odświeżania, nawet 240 Hz, przez co sprawdzają się w grach. Do największych wad należą bardzo słabe odwzorowanie kolorów,
Tylko 262 tysiące. Bardzo słabe kąty widzenia. Słaby kontrast. Nierównomierność podświetlenia. Bardzo kiepskie odwzorowanie czerni i poziomów szarości. W matrycach MVAPEVA dzięki wielokierunkowemu ułożeniu molekuł ciekłego kryształu uzyskuje się dobre odwzorowanie czerni, szybki czas reakcji oraz dobre odwzorowanie i głębie kolorów. IPS to rodzaj matrycy, w której ciekłe kryształy przemieszczają się równolegle do ekranu. Dzięki temu uzyskano zdecydowanie szersze kąty widzenia oraz lepsze odwzorowanie barw. Do wad należy słabsze odwzorowanie czerni. Wadą fabryczną monitorów LCD są uszkodzone piksele. Gorący piksel świeci na biało lub w jednym z kolorów, martwy piksel nie świeci, jest czarny. Monitory LED to zwykłe monitory LCD, w których zamiast podświetlenia świetlówkami CECFL używa się silne diody świecące koloru białego. Stosuje się ramowe podświetlenie LED, gdzie diody świecące ułożone są na krawędzi matrycy oraz podświetlenie bezpośrednie diodami znajdującymi się na całej powierzchni za matrycą LCD. Dzięki możliwości sterowania jasnością wybranych obszarów znacznie poprawiono odwzorowanie czerni oraz ograniczono zużycie energii. Pomimo tego odwzorowanie czerni jest gorsze niż na ekranie plazmowym. Najnowszą odmianą jest podświetlenie matrycy diodami LED RGBE, które mogą być niezależnie sterowane. Dostosowując intensywność świecenia i barwę diod poprawiono odwzorowanie kolorów, kontrast i uzyskano czerń porównywalną z ekranami plazmowymi. Wyświetlacz OLED składa się z milionów elektroluminescencyjnych diod organicznych nakładanych na płytę bazową w procesie podobnym do drukowania stosowanego przez drukarki atramentowe. Technologia pozwala uzyskać wyświetlacze przezroczyste, zakrzywione i takie, które można wyginać. Do głównych wad należy krótka żywotność diod organicznych oraz brak odporności na wodę i wilgoć, przez co panele OLED muszą być hermetyczne. Panel OLED nie potrzebuje podświetlenia, sam wytwarza światło. W wyświetlaczach AMOLED macierz tranzystorów kontroluje prąd przepływający do każdego z pojedynczych subpikseli aktywnej matrycy OLED. Telewizory OLED charakteryzuje szeroka paleta wyświetlanych kolorów, doskonała czerń, bardzo krótki czas reakcji, rzędu 0,02 milisekundy oraz rzeczywisty kontrast ponad 100 tysięcy do 1. Dioda OLED składa się z dwóch cienkich warstw tworzących elektrody przewodzące, przezroczystą anodę plus oraz katodę minus. Pomiędzy nimi są dwie warstwy organiczne, warstwa przewodząca z półprzewodnika typu N i warstwa emisyjna z półprzewodnika typu P. Przyłożenie napięcia do diody OLED w kierunku przewodzenia wywołuje przepływ elektronów od katody do anody. Zatem elektrony z katody są wstrzykiwane do warstwy emisyjnej, a anoda pobiera elektrony z warstwy przewodzącej, czyli do warstwy emisyjnej wstrzykuje dziury. Oddziaływanie kulombowskie przyciąga elektrony i dziury, które rekombinują ze sobą w warstwie emisyjnej. W procesie rekombinacji elektron przechodzi na niższy poziom energetyczny, czemu towarzyszy emisja światła w zakresie widzialnym. Przejdźmy do omówienia telewizorów wykorzystujących kropki kwantowe. Kropki kwantowe są obiektami z mikroświata, w którym rządzą prawa mechaniki kwantowej, zawodzi klasyczna intuicja, a pojedyncze elektrony potrafią przenikać przez ściany. Świecące koloidalne kropki kwantowe z selenku kadmu mają rozmiar kilku nanometrów. Dla porównania zestawienie kropek kwantowych z selenku kadmu powiększonych 100 milionów razy. Z rozmiarem Jowisza, Ziemi i Księżyca pomniejszonych 100 milionów razy. Obecnie kropki kwantowe zawierające toksyczny i niebezpieczny dla środowiska kadm. Są coraz częściej zastępowane przez związki nieszkodliwe dla zdrowia. W świecie kwantowym cząstki można opisać funkcjami falowymi. Nie są to jednak fale rzeczywiste takie jak na przykład fale na wodzie czy fale dźwiękowe. Sens fizyczny ma dopiero kwadrat modułu funkcji falowej, który określa gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w jakimś punkcie przestrzeni. Spójrzmy na obrazy chmury elektronowej w atomie wodoru. Nie wiemy, gdzie dokładnie elektron się znajduje. Mamy tylko informacje o jego prawdopodobnych położeniach w przestrzeni wokół jądra. Im kolor jaśniejszy, tym gęstość prawdopodobieństwa jest większa. Widmo energii jest dyskretne, czyli poziomy energetyczne są skwantowane.
Małe rozmiary kropki kwantowej powodują, że ruch elektronów jest ograniczony przez zaznaczone czerwonym kolorem bariery potencjału w studni kwantowej. Funkcja falowa elektronu dopasowuje się do szerokości studni tak, by powstała fala stojąca o określonej częstotliwości. Podobnie zachowuje się struna w gitarze. Dźwiękom gitary o wyższej częstotliwości odpowiada większa energia. Podobnie jest w kropce kwantowej, im wyższa częstotliwość, tym większa energia. Energia elektronu w kropce kwantowej jest skwantowana, podobnie jak energia elektronu w atomie. Dlatego kropki kwantowe nazywa się często sztucznymi atomami. Odległość pomiędzy dyskretnymi poziomami w kropce zależy od szerokości studni kwantowej, czyli wielkości kropki, a także od jej kształtu. W potencjale harmonicznym po prawej stronie odległości między poziomami są takie same, natomiast dla studni prostokątnej po lewej stronie odległości rosną wraz z energią. Zależność energii poziomów kropki kwantowej od jej wielkości wykorzystano w kropkach optycznych do generowania światła o określonej częstotliwości. Po oświetleniu kropki elektron może przejść ze stanu podstawowego E1 do stanu wzbudzonego E3. Elektron powracając ze stanu wzbudzonego E3 do stanu podstawowego E1 emituje kwant światła zielonego. Kropki kwantowe z selenku kadmu w zależności od rozmiaru emitują fale świetlne o określonym kolorze. Kropki kwantowe, emitujące światło czerwone, niebieskie lub zielone, znalazły zastosowanie do generowania obrazu na ekranach telewizorów, monitorów lub smartfonów. Na rydzinie przedstawiono harmonogram rozwoju technologii kropek kwantowych w płaskich wyświetlaczach. Obecnie znajdujemy się na początku tej drogi. Omówimy teraz krótko poszczególne technologie. Telewizory QLED od kilku lat można kupić w sklepach. Są produkowane w technologii QDEV. Źródłem światła są niebieskie diody LED umieszczone bezpośrednio na całej matrycy LCD. Światło pada na folię z zatopionymi w niej bilionami czerwonych i zielonych kropek kwantowych. Kropki kwantowe przekształcają część niebieskiego światła z diod LED w światło czerwone lub zielone, tworząc źródło światła białego. Wydajność źródła światła jest dodatkowo zwiększana przez umieszczone z tyłu lustro. Następnie światło przechodzi przez matrycę ciekłokrystaliczną TFT w technologii VA, która oferuje głęboką czerń oraz znakomity kontrast. Po przejściu przez filtr koloru światło ostatecznie pada na ekran. Obecnie największym problemem jest duży koszt folii, która chroni kropki kwantowe przed wilgocią i utlenianiem. Co jest takiego wyjątkowego w technologii wykorzystującej kropki kwantowe? Przede wszystkim każda indywidualna kropka kwantowa emituje światło monochromatyczne. Rozmiary kropek kwantowych można bardzo dobrze kontrolować, dlatego światło emitowane przez zbiór kropek kwantowych jest zbliżone do światła monochromatycznego. Innymi słowy, linie emisyjne są bardzo wąskie, a kolory podstawowe precyzyjnie dobrane. Poza tym można łatwo kontrolować intensywność poszczególnych linii tak, by po przejściu przez filtry koloru składowe czerwona, zielona i niebieska miały tę samą intensywność i dawały czyste białe światło. Na wykresie znajdują się wszystkie barwy widoczne przez człowieka. Trójkąt obrazuje kolory wyświetlane przez monitor, natomiast owal kolory, które potrafią reprodukować drukarki i inne urządzenia poligraficzne. Dalej mamy porównanie możliwości wyświetlania kolorów przez różne rodzaje telewizorów na tle różnych standardowych gamutów. Obecnie dostępne telewizory QLED są porównywalne z telewizorami OLED. Współczesne telewizory wyposażone są w potężne procesory do obróbki obrazu wspomagane algorytmami sztucznej inteligencji. Funkcja upscaling pozwala zobaczyć filmy czy archiwalne nagrania z większą liczbą szczegółów, lepszymi kolorami i kontrastem. Rozdzielczość materiału wejściowego przestaje stanowić ograniczenie. Każdy telewizor wyświetla określoną liczbę kolorów, wyrażoną w bitach. W przypadku matrycy 10-bitowej telewizor potrafi wyświetlić każdą składową koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w 1024 odcieniach, co daje w sumie ponad miliard możliwości. Wpływa to na jakość obrazu, eliminując problem brzydkich gradientów, poprawiając przejścia tonalne, odwzorowanie kolorów czy zakres jasności. Ludzkie oko potrafi reagować na zmianę jasności od 1 milionowej kandeli na metr kwadratowy do 100 milionów kandeli na metr kwadratowy. Technologia HDR ma na celu rozszerzenie jasności ekranu w zakresie porównywalnym do tego, co widzi człowiek. HDR ma także wpływ na intensywność wyświetlanych kolorów i naturalność obrazu.
Wszystkie te parametry mogą zostać poprawione w nadchodzących nowych generacjach telewizorów na kropkach kwantowych. Zobaczmy zatem, co przyniesie nam przyszłość. Cienkie telewizory LCD muszą używać diod LED montowanych na krawędziach. W rozwiązaniu tradycyjnym światło jest rozprowadzane równomierne przez rozpraszającą folię akrylową. Folia pod wpływem temperatury i wilgoci kurczy się i rozszerza, co może prowadzić do utraty jasności lub jednolitości oświetlenia. Ponadto folia nie jest sztywna, więc trzeba dodać metalową ramę stabilizującą, co zwiększa wagę, koszt i grubość wyświetlacza. Kolejnym naturalnym etapem rozwoju są wyświetlacze, w których kropki kwantowe będą nadrukowywane bezpośrednio na szkle LGP. Takie wyświetlacze są prostsze w konstrukcji oraz dużo cieńsze. Szkło LGP jest zaawansowanym materiałem optycznym do przekształcania źródła liniowego w źródło światła powierzchniowego o równomiernym natężeniu. Zasada działania telewizora QDOK jest taka sama jak telewizora QLED. W 2020 roku pojawiły się telewizory z podświetleniem mini LED, których używa się nawet kilka tysięcy. Uzyskano wyższą sprawność energetyczną i jasność, lepszy efekt HDR, kontrast i głębszą czerń. W 2021 roku w sprzedaży pojawiły się również telewizory w technologii MicroLED, w której każda mikrodioda elektroluminescencyjna podświetla jeden piksel. MicroLED to nie tylko wyższa rozdzielczość obrazu. MicroLED są o wiele bardziej oszczędne, zużywają do 90% mniej energii niż zwykłe diody LED i nawet do 50% mniej od OLEDów. Zastosowanie drukowanych lub fotolitograficznych kropek kwantowych do konwersji kolorów dodatkowo poprawi jasność wszystkich rodzajów wyświetlaczy, zwiększy głębię kolorów i uprości produkcję. W ten sposób sprawność konwersji energii w światło widzialne wzrośnie nawet 2-3-krotnie. Pierwsze telewizory OLED z filtrami na kropkach kwantowych pojawią się już w 2022 roku. Trwają prace nad dalszą integracją matrycy MicroLED z kropkami kwantowymi. Wyświetlacz, w którym zastosuje się diody elektroluminescencyjne na kropkach kwantowych, będzie miał podobne właściwości do ekranu OLED, czyli doskonałą czerń i doskonały obraz praktycznie pod każdym kątem widzenia, ale z większą gamą kolorów i jeszcze wyższą jasnością. Zasada działania diody LED na kropce kwantowej jest podobna do tej znanej z diody OLED. Elektrony z katody i dziury z anody są wstrzykiwane do kropki kwantowej, gdzie rekombinują i w zależności od rozmiaru kropek generują światło w innym kolorze. Technologia zapewni jeszcze wyższą rozdzielczość obrazu, jasność i zbliżony do percepcji ludzkiego oka poziom kontrastu HDR. W laboratoriach naukowych trwają prace nad tą nową technologią. Ciekawym rozwiązaniem jest pionowe ułożenie kropek kwantowych, które umożliwia dalszą miniaturyzację pojedynczego piksela, a przez to zwiększa rozdzielczość. Kropki kwantowe w takim urządzeniu mogą być oczywiście sterowane oddzielnie. Poprzez odpowiednie przyłożenie napięć można aktywować pojedyncze kropki, aby uzyskać podstawowe kolory: czerwony, zielony i niebieski. Kolor pomarańczowy uzyskuje się, gdy włączone są kropki czerwona i zielona, a wyłączona kropka niebieska, natomiast kolor biały, gdy włączone są wszystkie kropki kwantowe. Podsumowując, postęp technologiczny już niedługo zapewni nam tanie, energooszczędne, praktyczne, ultracienkie i elastyczne wyświetlacze, które pokażą rzeczywistość. I na tym żegnamy się. Dziękuję Wałkowi i Bajkowi za umożliwienie wykładu. Patronom medialnym za wsparcie i wytwórni Acid Tracks Records za opracowanie dźwiękowe i muzyczne wykładu. Do zobaczenia za rok. Przerywam transmisję.